pracę saksofonu pana Tomasza Kasperskiego. Julia z akompaniamentem pana Macieja Kamińskiego zaprezentuje kołysankę Aleksandra Ilińskiego. Zapraszamy. Kinga Antończyk z klasy fortepianu pani Lili Dmochowskiej i nocturn Rama Szaberzaszwili. Zapraszam. Thank you.
Teraz drobna przerwa techniczna, bowiem w programie dzisiejszego koncertu jest przewidziany występ chóru. Potrzebują czasu na rozśpiewanie i teraz opuszczą widownię. My w ramach tej przerwy technicznej uprzejmie informujemy, że stan meczu Polska-Senegal 0-0. A wracając znowu do tej muzyki, która rządzi na scenie. Niejednokrotnie kompozytorzy, proszę Państwa, powierzali muzyce najskrytsze uczucia. Niejaki Ludwig van Beethoven, jak sądzę znany Państwu kompozytor, mawiał, że muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety. Dlatego właśnie też niejeden kompozytor, kierując się tymi słowami, zawarł w swoich kompozycjach najbardziej osobiste przeżycia, najbardziej osobiste marzenia i nadzieje, a czasami również największe dramaty. Jednak muzyka jest tak naprawdę niedyskretną powiernicą. Zdradza najskrytsze, najtajniejsze myśli oraz uczucia i to w sposób co najmniej podwójny. Pozdradza myśli i uczucia zarówno kompozytora utworu, jak i jego wykonawcy. A czasami zdradza też myśli i uczucia słuchacza w sposób dla niego samego najbardziej zaskakujący. Nawet najbardziej radosny człowiek odczuje smutek pod wpływem słuchanej muzyki. Zaś ten, który odczuwa smutek dzięki muzyce, odczuje radość i uspokojenie. Przed Państwem Malwina Sadka z klasy klarnetu pani Heleny Rzepeckiej i w jej wykonaniu Tarantella i Wojraszka. Przy fortepianie pan Maciej Kamiński. Zapraszamy. Nadszedł czas na formy zespołowe. Zanim jednak pojawi się na scenie pierwszy zespół, opowiemy Państwu o muzykach, którzy byli naukowcami. Powiązania muzyków z nauką są naprawdę niezwykłe, a czasami nawet zaskakujące. Przykładem może być tutaj postać francuskiego kompozytora Oliviera Messiaena, który mimo, że nie miał w tym zakresie, proszę Państwa, żadnego dyplomu, był niezwykłym specjalistą w dziedzinie ornitologii. Podobno potrafił rozpoznać na ucho około 50 gatunków ptaków, a 550 innych rozróżniał za pomocą
za pomocą kluczy ornitologicznych. Nie nagrywał jednak ptasich śpiewów, lecz ich odgłosy notował odręcznie, co właściwie uznawano wcześniej za niemożliwe. Fascynację ptasim śpiewem przekładał też na muzykę. Jak twierdził, możliwe, że w hierarchii artystycznej ptaki są największymi muzykami, jacy zamieszkują nasze planety. Ze względu na wysoki rejestr oraz zawrotne tempo śpiewu ptaków, zapisane melodie musiał transponować o kilka oktaw niżej i wydłużać wartości rytmiczne, aby można było wykonać je na instrumencie. Do najbardziej znanych ptasich utworów Messiaena należą ptaki egzotyczne, katalog ptaków czy przebudzenie planet. A my wracamy, proszę Państwa, do muzyki i na scenie pojawi się za chwilę, co już słychać, trio fletowe w składzie Ewa Smaga, Zuzanna Stryczyńska oraz pani Olga Ponichtera i w wykonaniu tegoż zespołu melodia francuska pod tytułem Wakacyjne wariacje. Zapraszamy. Józef Hoffmann, tak, opatentował wycieraczki samochodowe. A jak na muzyka przystało, stwierdził, że pomysł na ten wynalazek podsunął mu podobno ruch wahadłowy metronomu. Ci, którzy ćwiczą z metronomem, to wiedzą, o co chodzi. Jak ktoś nie ćwiczy, to polecam metronom, bardzo dobry. No, ale żeby nie było, to wynalazł również amortyzator, piec na ropę naftową, a nawet spinacz biurowy. No bez spinacza to się już w ogóle żyć nie da. I kilka jego pomysłów dotyczących usprawnienia mechanizmu fortepianu zastosowała w swoich instrumentach firma Stanway. Pianiści są mu również bardzo wdzięczni za to, że skonstruował stołek do fortepianu, proszę Państwa, nie taki zwykły, tylko taki, którym reguluje się wysokość. I teraz już mogę zapowiedzieć. Przed Państwem trio perkusyjne w składzie Małgorzata Michalak na tom-tomach, Aleksander Kurek, werbel i bloki, Antoni Walkowiak, bongosy i bloki w kompozycji Stanisława Hallata pod tytułem Rydwan. Zapraszam. Thank you.
Wieku, Cezar Kiui był inżynierem, specjalistą odbudowy fortyfikacji. Doświadczenia wojskowe mieli też inni jego przyjaciele z potężnej gromadki, jak chociażby Modest Musowski, który był oficerem, oraz Mikołaj Rimski-Korsakow, działający w stopniu oficera marynarki wojennej. Wszyscy oni jednak od najmłodszych lat rozwijali także swoje muzyczne zainteresowania, komponując niezależnie od obowiązków służbowych. Kolejny zespół, proszę Państwa, ma nazwę Trio dość egzotyczne. Trio, a tak naprawdę złożone z czworga wykonawców. Gabriela Cichocka, skrzypaczka, Julia Gordat, flecistka, Wiktor Niewiadomski, grający na ksylofonie i pan Maciej Kamiński, oczywiście na fortepianie. A w wykonaniu trio dość egzotycznego, czyli kwartetu, usłyszą Państwo korowód Dani Bakłanowej. Zapraszamy. Pani Elżbieta Nakicki. W wykonaniu naszych chórzystów usłyszą Państwo trzy utwory. Złoty Jeż Andrzeja Koszewskiego, Choral Flourish Lindy Spewaczek oraz kanon pod tytułem Hej Ho. Zapraszamy. Piluje w sadzie, pod jabłonką śpiewa, od lekka obudzi.
Thank you.
Proszę Państwa, mam niezbyt dobrą wiadomość. Tak. 1-0 przegrywamy. I to po golu samobójczym, żeby nie było. Występem chóru zakończyliśmy nasz koncert letni oraz rok koncertowy Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Świnoujściu. Dziękujemy naszym uczniom, proszę Państwa, artystom dzisiejszego wieczoru oraz wszystkim nauczycielom, którzy ich przygotowali. Poproszę o gorące brawa. Dziękujemy pracownikom Miejskiego Domu Kultury, panom Mateuszowi Czok oraz Dawidowi Bachli za całą technikę obsługę. Państwa, dziękujemy Wam za obecność na tym koncercie, pomimo tego meczu, i zapraszamy na koncerty w nowym roku szkolnym, czyli już jesienią. A żegnamy się z Państwem Anna Kask. Oraz Łukasz Waranica. Jeszcze raz dziękujemy, życzymy udanego wieczoru. Do widzenia. Dziękuję.